w tym stanie, w stanie całkowitego rozluźnienia, w stanie Twojego błogostanu, spokoju. Powiedz mi, w jakim miejscu się znalazłeś? Co widzisz? Jeszcze nic, Małgosiu. Widziałem duży park, taką krętą drogę. Dobrze. I teraz na razie mi się to tego. Byłem pięknym parku. I taki już fajny, falowany chodnik. W tej chwili na razie nic nie widzę. Dobrze. To skup swoją uwagę. Czuję się mega rozluźniony. Dobrze. I skup swoją uwagę na tym parku. I jeżeli teraz nie widzisz, ale możesz odczuć tą ścieżkę falowaną, jak powiedziałeś, i podążaj nią. Powiedz mi, czy odczuwasz, że jesteś sam, czy jesteś z kimś? Jest tam ktoś? Sam, Małgosiu, jestem sam, ale ja w tej chwili nic nie odczuwam, tylko widzę zarys. Czego? Mów, co widzisz. Cokolwiek by to było. Wiesz co, nie, to już będzie, to już nie wiem. Ja widzę tylko ciemno, tylko widzę zarys postaci. Wiesz co, jak wchodziłem w stan hipnozy, widziałem Matkę Boską z Dzieciątkiem. Super. Małgosi, ja widzę cały czas ten zarys, tylko ja nie widzę już teraz tego obrazu. Widzę tylko ten zarys i takie żółte naokoło, taki zarys postaci i żółte. Ale przez wszystko jest ciemno, tylko żółty ten zarys taki. Taką jasność postaci, tak? Tak, takie żółte naokoło, a tak postać jest ciemna. Ale to chyba jest Matka Boska z Dzieciątkiem. Dobrze, jeżeli tak odczułeś, to jest to na pewno. Ja widziałem ją wcześniej, widziałem jej twarz i widziałem z Dzieciątkiem, jak jeszcze nie doliczyłaś do końca. Dobrze. To ja ona mignęła. Widziałem tą drogę piękną, nie wiem, no piękna droga w parku. Dobrze, zmanifestował się taki piękny obraz i jej istota, Matki Bożej. Boże, tej stajni modlę, może ona też chce pokazać, czy jest. Tak, czuwa nad tobą, nad twoim życiem. I zmanifestowała ci się, pokazała. Odczułeś już ją na samym początku, dlatego skup swoją uwagę na jej obecności. Nie, no teraz jestem strasznie wzruszony. Co teraz? Jestem strasznie wzruszony. Dobrze. Nie wiem, to się nie dzieje naprawdę, Małgosiu. Dobrze, Jasiu, odbieraj tą wdzięczność. To jest coś niesamowitego. Ja w nich nie wierzyłem kiedyś, ale teraz cały czas są ze mną. Przepełnia cię miłość, miłość ogromna, prawdziwa. Nie musisz hamować płaczu, nie musisz hamować wzruszenia, bo to się dzieje. I to jest dla ciebie dobre, oczyszczające. Maryja niczym matka czuwa nad tobą i kocha ciebie jak Jezusa i kocha wszystkie dzieci. Małgosiu, dlaczego to mi się dzieje? Dlaczego? Nie wiem. Potrzebujesz tego i ona cię wzmacnia. To, że ją odczuwasz i odczuwasz tą energię, to jest nic innego jak wzmocnienie, przenikanie, podnoszenie twoich wibracji. Pozwól sobie na to wszystko. Oni coś ode mnie chcą, ale nie wiem co. Wiem, że mnie kochają. To jest niesamowite.
To jest po prostu niesamowite, że ja nie wierzyłem ani, nie wierzyłem ani Pana Jezusa, ani Matkę Boską. To jest po prostu niesamowite. Dobrze, dobrze. Niech Ciebie przenika ta cudowna energia miłości, ten stan, ten błogostan. Odczuwaj go całym sobą, bo widocznie na ten moment jeszcze cały czas potrzebujesz odczuwania tego wszystkiego. Popłyń z tym, tak. No już jest dobrze, wszystko się układa w moim życiu. A nie, po prostu nie wiem, po prostu. Oni emanują wielką energią, energią miłości i pokazują się Tobie, dają odczuć swoją obecność, czy to Jezus, czy Maryja, żebyś wiedział i czuł, że nie jesteś sam w swoim życiu. Tak, ja to wiem, ja to czuję na co dzień. Nie potrzebuję hipnozy do tego, po prostu to czuję. Dobrze. Dobrze, ale widzisz, w tym stanie rozluźnienia, w tym, kiedy przestaje jednaka logika jakby przychodzić i to myślenie, jest ułatwiony dostęp dla istot wszelkich z wszechświata, z innych przestrzeni i wówczas to się tak emanuje. Ja nic więcej nie widzę, ja tylko widzę ten zarys Matki Boskiej i Dzieciątka. I tak sobie, Ale wiesz, i widzisz taką jeszcze? myśl, tak, cały czas ją widzę. Myśli mi tylko wpadają, wiesz, do głowy, że wszystko to musiało się stać, co było. To, co ja już wiem. Ale mów na głos, co tam, jak to odczuwasz, jak odbierasz, co ona mówi do ciebie. Czuję, to wiesz, przypomniało mi się też, że jak byłem dzieckiem, ja byłem bardzo wierzącym. Takim dzieciaczkiem wierzącym i ja zawsze wierzyłem w nich mocno i później przez ten kościół, przez to wszystko przestałem wierzyć, stwierdziłem, że oni są na... Ty, nie wiem, oni cały czas są ze mną. Oni chyba po prostu, wiesz, ja wiem już to, że nawet co ci się wydarzyło, że chcieli mnie zabić, że chcieli, żeby wpieprzyli mnie w to wszystko, w całe to bagno. No, musiało się to po prostu wydarzyć, no. Jestem spokojny, bardzo spokojny jestem. Tylko jestem strasznie wzruszony, że... Dobrze. A możesz podejść, możesz przybliżyć się do Matki Bożej i Ja nie wtulić widzę się. zarys tak A, zarys. jak obraz, po prostu tak jak obraz, nie wiem, tej Matki Boskiej Częstochowskiej, czy coś, widzę zarys. Tak jakbym Dobrze. patrzył na obraz, nie jak na osobę, jakbym patrzył na obraz. W ten sposób, dobrze. Ale zmanifestowała ci się, pokazała, tak, swoją obecność. Dobrze. To powiedz, że kochasz ją, tak, utulaj ją swoimi myślami, swoim sercem. Ona na pewno wysyła tobie to samo. Wielką miłość, promienie miłości. Dobrze. Ta fala wzruszenia ciebie przenika. Jestem strasznie zdziwiony, Małgosiu, że... Wiesz, samo to, że oni są ze mną. Chciałbym, żeby oni powiedzieli, co oni chcą ode mnie, co ja robię Przede w życiu. wszystkim opiekują się tobą, czuwają nad tobą. Jesteś w bardzo dobrych rękach.
czym bardziej jesteś świadomy ich istnienia, tym większą satysfakcję, tym bardziej kochasz, tym bardziej świadomie się zachowujesz. A o to w tym chodzi. Abyś był takim świadomym kreatorem swojego życia, pełnym zaufania. Dobrze. Niech ciebie napełnia ta energia. I powiedz mi, czy jeszcze tam cały czas widzisz tak, jak było? A nie mogę się. Boże, miałem też, wiesz, zacząłem szumieć w głowie, to coś ci mówiłem o tych szumach. Tak jakbyś mówiła ode mnie w środku z mózgu, po prostu cię słyszę. Wiesz co, nie widzę tamtej matki, wiesz, tę drugą Matkę Boską. Drugą? To znaczy? Nie wiem. Ja sobie się jasno widziałem taką niebieską, w niebieskiej szacie i samą. Dobrze. Z rękoma tak tam nie stoi. Tak, i teraz już bezpośrednio do ciebie się zwraca. Tak, tak. Błękitny kolor, tak, ty się wznosisz. Błękitny, biało-niebieska szafa. Dobrze. Otworzyłeś swoje serce, otwieraj je jeszcze mocniej. Przytulaj się teraz tą miłością. Odczuwaj. Przytulam. Dobrze. Dobrze. Bądź wdzięczny, podziękuj. Jestem bardzo wdzięczny. Uratowali mi życie. Wiem o tym, że oni mi uratowali życie. Tak, ty już jesteś uświadomiony, już wiesz o tym wszystkim. Zresztą już pewnie powierzyłeś swoje życie w ręce Jezusa, w ręce Maryi. Teraz ona jeszcze cię wzmacnia, bo wcześniej był Jezus, teraz przyszła Maryja, aby cię pocieszyć, ukoić, przytulić. Dużo się do nich modlę. Tak, modlitwa to forma rozmowy i dociera w każdą przestrzeń. I do tej istoty, do której się zwracasz, to ona otrzymuje informacje. Jeżeli są prosto z serca, przepełnione miłością, to ten kontakt jest właśnie ułatwiony. Tak, pozwól sobie być jak dziecko. Pozwól sobie teraz na to wszystko. Wsłuchaj się, czy jakieś informacje od niej do ciebie dochodzą. Czy coś mówi? Oni nigdy do mnie nie tylko pokazują. Znaczy nigdy. Ale pokazuje, że pokazuje sama siebie, czy pokazuje ci coś? Nie, pokazuje mi, że mnie kocha. Dobrze. Jest przy mnie. Że opiekuje się. No, tak dokładnie, tak powiedziałeś. Dobrze. Mam się nie bać. Dobrze. Mam się niczego nie bać. Dobrze, cudownie. Nie boję się, ja już się nie boję niczego. No dobrze, ona wie, ale możesz tak, możesz to własnymi słowami jeszcze potwierdzać. Tak, tam ten opowiadają ci o tym kościele, tamtym oni właśnie też w Matkę Boską nie wierzą, nie modlą się na niej. A ja sam po prostu od serca wiedziałem, że ona jest i dużo się do niej modlę. Chyba dziwne, może dlatego chcę pokazać, że jest. Dobrze. Dobrze, ciesz się tą chwilą. Miłość tych istot jest nieskończona i niech przenika ciebie. Wzmacnia ciebie to pod każdym względem i zdrowotnym, i energetycznym.
i życiowym ogólnie. A ty jako istota ludzka będziesz niósł taką energię miłości tu w życiu ziemskim i ktokolwiek będzie z tobą rozmawiać, przebywać, będzie to również odczuwać. Będzie widzieć tak, że się zmieniasz. No Gosiu, zawsze byłem dobrym człowiekiem. Ja się denerwuję, taka sytuacja i dzisiaj z tymi moimi ludźmi. Boże kochany, ja chciałem jak najlepiej. Ktoś cały czas i nie wiem, zawsze mam tak, zawsze mam tak. Małgosiu, ostatnio zrobiłem zbiórkę chłopakowi, zebraliśmy 130 tysięcy, a on jeszcze miał pretensje do mnie, że czy 118, nie pamiętam dokładnie, że nierzetelnie zrobiłem to wszystko. To jest po prostu coś niesamowitego. Zawsze jak chcę komuś pomóc, chcę naprawdę podzielić się wszystkim swoim ostatnim, ktoś ma zawsze do mnie jakieś pretensje. Dobrze, ale nie przywiązuj do tego uwagi. No jeżeli to robiłeś szczerze i od serca to robiłeś, to zrobiłeś wszystko, co mogłeś, tak? I nazbierane było tyle, ile mogłeś. Tyle, ile dałeś rady, taka zbiórka była, taka twoja organizacja. Ja nie chcę tu być na ziemi, jak mam być, to nie wiem, oni po coś chcą, żebym tu była. Ja już tam wolę iść do nich chyba. Nie lubię tego świata, Boże, jak ja go nie lubię. Każdy z nas ma tutaj coś do przerobienia, do spełnienia, jakąś rolę życiową. Być może to, co najważniejsze jeszcze przed tobą. Nie musisz tego teraz wiedzieć, ale możesz zapytać. Zapytaj Maryję. Czy ci podpowie? Tak, się pytam w duchu, pytam, co mam dla nich zrobić. Może dla siebie coś musisz zrobić. Pytaj, pytaj. Nie, jest dobrze, Małgosiu, jest dobrze, po prostu. Taką dostałem odpowiedź. Dobrze. Jest dobrze, po prostu. Mam taki być chyba, jak jestem. Dobrze. Masz doświadczać tego twojego życia. No każdy z nas ma jakąś swoją ścieżkę. Ty masz z jednej strony bardzo piękną ścieżkę. Może czasami były zawirowania, ale już głaszczy od tej mi pory... Mówisz, że jest dobrze. Dobrze. To jest niesamowite, dlaczego oni słyszą o tych hipnozach, że jakiś duch, jakieś te przewodnicy, jakiś ktoś, czy moimi przewodnikami są oni, ci najważniejsi. Ciesz się z tego, podziękuj, podziękuj. Ukochaj ją teraz całym swoim sercem. Klęka przy stopach. Ale mnie głaszcza po plecach. I teraz mówi, że jest dobrze. Tak ma być. Dobrze, dobrze. A może zapytaj o jakąś radę w twoim przyszłym życiu? Czy może ci udzielić jakiejś informacji, jakiegoś wzmocnienia w czynach? Żebyś wiedział, jak masz postępować, co robić. No, ja mam chyba realizować te plany, które sobie zaplanowałem. Aha. Tak ma być, ale ja widzę, że oni pomagają. Ogłosiłem, ja przez 5 dni zrobiłem obrót w sklepie, taki jak przez cały miesiąc. No widzisz, wsparcie masz. Dziękowałem Panu Jezusowi, Matce Boskiej za każdą jedną złotóweczkę. Za każdego jednego klienta. Chyba tak ma być, tak mam robić. To jest dobrze. Oni pokazują, że są. Pokazują. I chyba te plany moje też się pytają o te plany, że... No ja tylko słyszę, że jest dobrze. Jest dobrze, czyli... Że to, co sobie chyba wymarzyłem, tak ma być. Mam gdzieś stąd, mam to spłacić i chyba pomagać ludziom. Ja zawsze marzyłem o tym, że... Znaczy nie, no, zacząłem marzyć o tym, że po prostu... Nie wiem, może oni mnie na tą drogę poprowadzili, że teraz jestem...
Odmieniony jesteś. Zawsze lubiłem pomagać ludziom. Teraz chcę po prostu się skończyć z tym handlem, z tym bieganiem, z tym wszystkim i po prostu pomagać komuś, czy duchowo, czy... Dobrze. W sposób zawsze, wiesz, bardzo mnie właśnie w tych ośrodkach ci narkomani, ci wszyscy, Boże, nie mają wsparcia żadnego. I to bym chciał, wiesz, dać im siły tyle, kurczę, żeby, bo moim zdaniem takie terapie to są do niczego. To jest, trzeba dać wsparcie komuś, trzeba po prostu wierzyć w kogoś, trzeba mu dać powera, trzeba mu dać kopa w tyłek, takiego. Dobrze, sam to wszystko przechodziłeś i wiesz, jak pomagać innym. Niech cię tylko Maryja i Jezus wzmacniają w twoich działaniach. Mi nikt właśnie nie pomógł, oni mi tylko pomogli. Widziałem, że się zacząłem wierzyć w siebie i po prostu oni mi pomogli, tylko oni. Inaczej już by mnie tu nie było. Dobrze. Szczerze, dziękuję bardzo za to, że, co przeszedłem. Nawet za te straszne rzeczy, za te złe rzeczy, które mnie spotkały. Dziękuję za to, bo dzięki temu naprawdę jestem zupełnie innym człowiekiem. Jestem Tak. spokojny, jestem wesoły, głupi jak zawsze. Lubię się śmiać. No, lubię się śmiać, lubię żartować. Tak, musiałeś wszystkiego doświadczyć, żeby to odczuć i zrozumieć. Wiesz, ja na co dzień nawet, to jest, wiesz, takie niesamowite, ale prosiłem ostatnio przed snem, prosiłem, Panie Boże, jak ja mam mu wybaczyć, bo wiesz, wszędzie mówią, żeby wybaczyć, że z człowiekowi jest lżej, jak ja mam wybaczyć, wiesz, od razu mi się nasunęło, wiesz, na myśl, niech rzuci kamieniem ten, kto z nas jest bez grzechu. I tak rzeczywiście jest. I tak staram się wybaczyć, staram się. Tak, Ja bym chciał, żeby oni pomogli, wiesz, całkowicie wywalić to z pamięci, żeby z umysłu, żebym nie musiał myśleć o tym codziennie. Dobrze. Podejrzewam, że chodzi o to, zresztą ty to już wiesz, że masz podążać tą ścieżką, na której jesteś, realizować swoje plany. Jesteś cały czas wspierany i umacniany przez bardzo potężne istoty duchowe, przez Jezusa, przez Maryję. Czuwają nad tobą, są w twoim życiu codziennym. Taki mam być. Dobrze. Nie. To jest niesamowite. Niesamowite. Jest tam jeszcze przy tobie, Maryja? Tak. W duchu z nią rozmawiam. Niesamowite rzeczy, które mnie spotykają, nie, naprawdę to jest nie do opisania. Dobrze. Najważniejsze, żebyś w swoim ziemskim życiu teraz dalszym odczuwał cały czas tą miłość, to energetyczne zespolenie z istotami potężnymi, duchowymi, aby ciebie wzmacniały, abyś ty dzielił się tą miłością. Jeszcze nie. Nie czas jeszcze na mnie. Dobrze, przyjdzie czas. Na każdego przyjdzie czas, tak? Ja chciałbym nam na nich iść. Ale jeszcze nie czas na mnie. Tak ci udziela takiej informacji?
Dobrze. Tak, bo w kontakcie bezpośrednim z takimi istotami, to już potem nie chce nam się tu jakby żyć na ziemi. No ale ścieżka jest do przebycia i to, co jest do zrealizowania i to, co przed tobą, to jeszcze musisz przeżyć. I prawdopodobnie to będzie pomaganie już innym ludziom. Jak nie od razu, to po jakimś czasie. Będziesz wzmacniał innych, będziesz mówić do nich, będziesz energetycznie też wspomagać, dzielił się miłością. Będziesz pokazywać im piękne życie. Boże, słyszę, ptaszki śpiewają, ja nie mogę. Aha. To jesteś w niebie? Jak czujesz? Nie wiem, no jestem w jakimś raju bezpiecznie. Dobrze, dobrze. Czuję się no to... wspaniale. Dobrze. A opisz, co tam widzisz. Widzę las, widzę łąki, widzę kwiaty, widzę Maryję, która jest ze mną. Aha, cały czas, dobrze. Nie, ja cały czas kręczę, tylko ja słyszę, że wiesz, jestem w takim... No, wspaniały horyzont, no. Słońce pięknie świeci, trochę jest zielona. Las z boku. I te ptaszki dokładnie śpiewają. A jak tak się tam rozglądasz na tym cudownym horyzoncie, masz wrażenie albo widzisz jakieś inne istoty jeszcze? Nie mam, bo się nie widzę nikogo. Dobrze. Zatem miejsce to przeznaczone jest na ten moment dla ciebie i dla Maryi. A zapytaj Maryję, jeżeli jeszcze tam ją czujesz mocno, czy mogłaby coś powiedzieć dla ludzi, którzy są zwątpieni, którzy tracą sens życia. Może zechce coś powiedzieć od siebie dla innych. Sam się to nie zmienię. A przyjdzie taki czas i wszystko się zmieni. Już zaczęło to się zmieniać. Co tam? Mów. Nie martw się, ja się martwię o siebie. Przestań się martwić o innych. Może to jest to, nie wiem. Dobrze. Powiedz, że rozumiesz to, tak, że będziesz dbać o siebie. Może za mało dbasz na ten moment. Tak, już życie. Zawsze... Ja zawsze o tym wiedziałem, że wszystkim bym pomógł, a sam zawsze byłem w tyle. Boże, 40 tysięcy w lutym musiałem się zapożyczyć, a prawie 1000 zł na wydatki wydałem. Dzieci chore mam na coś. Ale ja sobie dam radę. Zawsze mówię, że sobie dam radę. Teraz mam już powiedzieć, że sobie dam radę. No pewnie, że sobie dasz radę. Tak Boże, umocniony, bo... tak energetycznie. Małgosiu, to jest coś niesamowitego. To jest naprawdę, to jest...
Wiesz, spodziewałem się jakichś przewodników, czy coś, jak czytałem tą książkę kiedyś twoją, spodziewałem się czegoś. A tu przychodzi to, co ma przyjść, i ta istota, która ma przyjść, ta, która Czy ja czuwa. jestem jak... O Jezu. Jesteś bardzo wrażliwy pewnie i kimś szczególnym dla Tak, nich. jestem wybrany. Tak. Wybranym. O Jezu. Dobrze. Dziękuję jej za te informacje. Dziękuję za to spotkanie. Chyba, że jeszcze tam Ale będzie cały dlaczego ja? czas. Dlaczego? No zapytaj, no to pytaj ją. Co tobie powie? Tak ma być. Tak ma być. Dobrze, skoro teraz tyle już wiesz i wiesz, że kto nad tobą czuwa, kto się opiekuje bezpośrednio tobą. Tak, czuj wdzięczność w sercu. Jestem bardzo wdzięczny, oni to wiedzą, przecież oni to wiedzą. Oni to Dobrze. wiedzą, że jestem wdzięczny. Tak, bądź szczęśliwy, bądź radosny w swoim życiu. Pomóżcie mi, kochani, pomóżcie mi. Będzie dobrze. No. Będzie dobrze, wiem, że będzie dobrze. Małgosiu, jest dobrze, sądzę. Dobrze. Cieszę się razem z tobą, że to tak pięknie przebiega to spotkanie. I że napełnia cię twoje serce, jest napełnione miłością, radością, spokojem, szczęściem, bo tego pewnie tobie brakowało. A teraz, kiedy Wracaj, otrzymałeś. Jasiu, Kto tak mówi? Wracaj, Jasiu, wracaj. wracaj. Mam wracać do zie na ziemię, mam głosie. Tak, mam już wracać. Gdzie masz wracać? Z hipnozy? Już koniec? Tak, mam wracać. Wracaj, Jasiu, wracaj. Kto to mówi? Maryja? Tak. Czyli rozumiem, że Śmieję się ze mnie. na dzisiejsze spotkanie miałeś tylko to spotkanie z To jest Maryją przygotowane. niesamowite. Małgosiu, to jest niesamowite. Dobrze, patrz, patrz tam. Twój wzrok duchowy jest teraz bardzo wyostrzony. Twoje zmysły są na innym poziomie, na takich wysokich wibracjach, że możesz to wszystko widzieć i przeżywać. Bo Cieszę się ona jeszcze tym. sobie wiesz, jak ten, jak radośnie. Ja nie mogę. Jesteś niesamowity, jesteś szczęśliwy. Dobrze, dobrze, cieszę się razem z tobą. Jestem znowu taki elfik ze skrzydełkami. Ale widzisz go teraz? Takimi malutkimi skrzydełkami. Wcześniej też tak widziałem. Coś Aha. mi się kojarzy, że tak też tak sobie latałem. Taki elfik. Nie, to jest taki aniołek. O. O Jezu! No i co on robi? Lata sobie? Lata sobie, jest się cieszy. No cieszę się, ty ja jestem z aniołkiem. No. O matko, niesamowite. Nie, Ale nic nie chcę, jestem radosny po prostu, jest mi dobrze.
Dobrze, ale oni cię jeszcze napełniają. Cudownie, jak aniołek się pojawił. Jeden czy więcej? Zobacz tam. Ty jeden. Jesteś tym aniołkiem. Ty już jesteś, ty jesteś nim. Okej. Okay. Czy ja jestem? Jestem takim aniołkiem ze skrzydłkami. I możesz teraz sobie tam latać, tak? To jest fajne. No i dobrze, polataj sobie tam. Wiesz, jak jestem szczęśliwy. To ciesz się tym miejscem, tym ogrodem. Nie, już wracam, bo jestem teraz już jestem w takiej mgle, ale takiej fajnej mgle. Fajnie tam jest. Mm-hmm. Ale sobie chyba wracam już. Tak, to już pewnie przechodzisz teraz. Byłem w niebie. Byłem w niebie. Czuję teraz, czuję się w takiej coraz gęstsza mgła jest, ale tam. A tamta sceneria, Maryja, już to wszystko znikło? Tak. Zostało już tam gdzieś, tak? Poklepałem, po plecach śmiała się ze mnie. Powiedziała, że mam wracać. No dobrze. I śmiała się ze mnie. To tak umocniony i ale cudownie. Ale nie radość była wcześniej, a to był śmiech po prostu. Ona się ze mnie śmiała, tak jakby żartowała sobie ze mnie. Może z tego, że do końca jakby nie mogłeś to uwierzyć, bo mówiłeś, ojeju, nie wierzę, nie wierzę. Ja nie mogę. Dobrze. Tak radośnie umocniony i szczęśliwy. Wracaj do tej przestrzeni teraz tutaj. Jak będzie ta mgła coraz większa albo coś innego, to powiedz mi. No jest taka coraz gęstsza ta mgła. Już prawie nic nie widzę, że gęsta mgła. Schodzisz na coraz niższe wibracje, aby twoja jaśń mogła połączyć się z ciałem, abyś mógł teraz tu na ziemi dalej żyć spokojnie, ale pełen radości i szczęścia, przepełniony miłością nieskończoną i abyś się tym dzielił z każdym. Czy to, co widziałeś i to, co odczułeś dzisiaj, jest wystarczające już dla ciebie, tak? Tak, dobrze. To ja teraz policzę do trzech. Nie wiem, czy już chyba nic nie robić, ma być tak, jak jest. Dobrze, ty już to wiesz i teraz tak cudownie wzmocniony będziesz tutaj żył na ziemi. Ja policzę od 1 do 3, na 3 otworzysz oczy. 1. Jesteś pełen siły, radości, miłości, spokoju. Jesteś przepełniony cudownymi energiami. Jesteś umocniony. 2. Ja mam poczekać? Co tam się dzieje? Dobra, wracamy. Wracamy. Ale co było na moment? Możesz powiedzieć, póki jeszcze... Nie wiem, pokazałem... Co? Kurczę, nie wiem. Editę widzę ze swojej pracy. Tylko widzę ją taką wściekłą, wredną, taką okropną. Taką złą. Dobrze, nie zachowuj tego obrazu. Ciesz się tym, co przeżyłeś. Ale nie chcę tego, bo ona taka czuję taki... A może on coś Ale coś mówi do ciebie? Nie, ja widzę tam jej wredną taką... szatański wzrok. O. Taki. Dobrze, ale ty nie zapominaj. Ty pamiętaj, że jesteś umocniony, napełniony miłością. Tak, ale może dlaczego teraz może ja mam coś z tym zrobić? No, może masz... Tak, może masz jej być wzorem, pomagać jej. Może ona musi też odczuć od ciebie tą miłość i to pełne takie twoją zmianę, twoje zrozumienie na dane życie twoje, na umocnienie. I ona może też to musi poczuć, że ty jesteś pełen szczęścia, miłości i radości.
rozprószeję. Rozpuszczasz w sobie, jeżeli gdzieś tam w zakątkach twojej duszy, twojego serca jeszcze jakieś obrazy takie, nazwijmy to smutne czy złe, zachowały się, rozpuść je, rozpuść, bo one nie są do niczego potrzebne. Jeżeli gdzieś tam w twoim umyśle jeszcze coś chowa się, niech również się rozpuści, niech odpłynie. Może to dlatego wyskoczyłem, bo ja dzisiaj tak wziąłem chwilę za twarz i powiedziałem: Edysiu, uspokój się. I tak wiesz, ale już kruszeję, już widzę, że kruszeję. Ale nie wiem, a może... A może? Nie wiem, ktoś może mi chce pokazać, że ona jest złym człowiekiem, ale wydaje mi się, że nie jest złym człowiekiem. Nie wiem. Dobrze, to się okaże w życiu twoim codziennym, ale na ten moment rozpuść wszystkie jakieś złości, smutki, nienawiści i odczuwaj tylko wdzięczność, a jeżeli nawet jakieś będą sytuacje niekorzystne, to po prostu ty swoją energią miłości wszystko zniwelujesz. Dobrze, jeden, otwierasz oczy i cieszysz się, jesteś pełen radości, szczęścia, miłości, a twoje ciało jest wzmocnione, silne. Jesteś odnowionym człowiekiem, pełen życia i energii. Już mam głosy, że takie... Poczekaj, ja wyłączę, zatrzymam nagrywanie, dobrze?